Kościu, pojadłeś? Dobra bojaśniczka. Pojadłeś? Jeszcze by zjadł. Gdybym ci dał Nutelli, to już byłby koniec świata. To on poczuł czekoladę, kozyra. To będzie dzień, który zrewolucjonuje jego świat, jego życie. Jego życie odwróci do góry nogami. Przepraszam za tego bisiernika. On jak się bawi na całego tutaj. Te stałe rzeczy zbierzemy, ale i tak plama zostanie. Tak. Aj, aj, aj. No gorące serio. Dobra. O, montuj flagę. To dla bezpieczeństwa. Naprawdę. Flagę i na maszt. Dwa lata później. Majówka dwa lata później, co? No. Czekaj, zapakowaliśmy się, uważaj, lewa. A ty jesteś obładowana? Ja jestem strasznie obładowana i nie mam jak pedałować. Luki, ty to jesteś w ogóle na lajcie. To kawałek. Słomiany. Ale to w domu powiedz. Nie jest słomiany, ale Luki jest słomianym kawalerem. Nie znam takiego powiedzenia, ale właśnie wymyśliłem. I zdechcie. No znam chłopaki. Dobra, a ty chciałeś zobaczyć? Zobacz! Jaka to wesoła dziurka. The sun is shining behind the clouds, it won't be long till your pain's gone. Just hold on tight to me, hold on tight, hold on. Times of worry can get the best of us, and I understand that you could lose your trust. Let me show you that here is where you belong. When the rain comes and the sky's falling down in your darkest hour, when there's no one around, it won't be long. Keep your head strong, hold on tight to me, hold on. Dalsza część szlaku wokół tarcz. Był tak? Tak, kurwa. Pan Sowa jebany, wszystko musi wiedzieć najlepiej. Okej, okay. Who's road? A, dobra. Kurwa. Ale wam, ej, ale wam pokażę coś śmiesznego, dobra? Może wam to, żeby to było śmieszne. Chodź, Luki, zerknij. Bo czasami jak budujesz trasę... Zobacz, nie daje dupy, patrz. Budowałem trasę i jakiś międzyzarek tu się wpierdoli, nie? No bo ty ślepo patrzysz, człowieku, na to. Widzisz? Ale zauważ, Leszek, że ty ślepo patrzysz na to, co pokazuje Garmin, trasa i ten. A ty tak masz rację. Zamiast orientacji... Nie masz racji. Bo główna droga czasami prowadzi cię w jedną, a ty jedziesz drugą. Więc ty się to się w ogóle nie sugerowałem. Ale ten zyzelek... Wpierdolił mi się zyzelek, no. On jest, kurwa, człowieku, niereformowalny. Dobra. Nie. Nie. Stefan, to twój ojciec. When you feel like crying, go on, let it out. Just remember.
The sun is shining behind the clouds. It won't be long till your pain's gone. Just hold on tight. Łatwo. To jest zajebiste. No. Na odblok. Naprawdę, serio. Ja tu się pierdolę, wypłacę pieniądze po krzyki, a zobacz. I mówię to bez ironii. No bo chociaż, nie wiem, chociaż wziąć sobie kajzerki i parówki, no nie wiem, cokolwiek. Smażony syr. Jaki ty czysty jesteś. Czysty? No. Spod nogawki mu tam leci, trochę się... obsrał chyba po tą górkę. Ciao! Ty, Luki, kurwa, mój wyjściowy kabel ujebany cały. A nagrywasz to? And the clouds, it won't be long till your pain's gone. Just hold on tight to me. Hold on tight, hold on. Hold on tight to me. 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 Hold on tight. Fuck yeah! Niestety, co powiedziałeś, bo my nie jedziemy tyle. My nie jedziemy highway, motherfucker! Mamy trochę mniej. Który mamy kilometr teraz? No teraz mamy równo 60 km i wedle Garmina zostało równo 20 do chaty, czy do nowego Kubina jeszcze ze 12. Dobra. Ja tam mam 90, nie wiem. My tam mamy 60. No. W talii. I co? Zgadza. 60, 90, 60. Siak? No, dokładnie. Luki? A tam na dyszkę moim pojechać. Auto! Hold on tight. 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 Hold on tight to me. Hold on tight to me. Hold on tight. Hold on tight. Hold on. When the rain comes and the sky's falling down in your darkest hour, when there's no one around, it won't be long. Keep your head strong. Hold on tight to me. Hold on tight. Hold on. When you feel like crying, automatem na Bratysławę leciał. Nie moja intuicja, żebyśmy z powrotem w Nowym Targu. Gdyby nie moja cierpliwość, to byśmy nigdzie nie pojechali. Dobra, no nie, ale tu masz człowieku centrum miasta, gdzieś siedział na uboczu. Dobra. To taki dziad. Masz rację, nie. Dużo tego. Pozwiedzaj trochę miasta, świata. Czekaj, zobacz. Centrum Pilsner, spraw. Nie byś kurwa tylko jeździł w jakichś wioskach. 4-5, dobra. Ja jestem za Centrum Pilsner. Cieszę się, Leszku, jesteśmy zgodni. Hell yeah! Jedziemy. Jezus. Ja tego bażantę będę pił. A to moje? Takiego z pianką. Nie mówię. Należy ci. Leszku, 3 km. Robimy tak. Idź odłóż rower. Dzień pierwszy. Jesteśmy prawie u mety. Nie mieli złotego bażanta, ale jest pilznerek. Kubin dolny zdobyty. Dubik kolny. Stefcio, dałeś radę, ty mały cyklista. Druga. Zdrowie. Zdrowie na budowie, mój drogi. Nie ma jeszcze.
Jestem dumny z Karoliny, bo powiem wam, że bez przygotowania. Mała, super, jestem się dumny. Naprawdę. Brawo. No, na zdrówko. Na zdrówko. I powiem ci, że dzisiaj dałaś radę. Jutro będzie dwa razy trudniej. Ale jutro, jak przeżyjemy, sobie dojdziemy, to już potem wyprawimy, wiesz, młodego na trasę. No jutro, jak dasz radę, to cię wyprzytulam jak trzeba. Ręce, wyjmujesz COVID jajka. Bam, bam, bam. Bam. Chcę się tu wbić z moim rowerem. No to filmik leci, tak? No, ale wyciągnę klatkę. Dewciu, muszę cię na chwilę zasłonić. 3, 2, 1. Wierzysz? Idę, poczekaj. Przybić tą piąteczkę. Ja też muszę. Powiem wam, że to jest nasza. Dewciu, piąteczka, no. Że gdyby nie moje mocne przygotowanie w tym roku, to piąteczka. Piąteczka. Naprawdę, albo byśmy mieli na coś musieli 30% wolno dać. Czyli mówisz, że... Bo jestem taki wpierdol dzisiaj, że ty się nawet nie powrażacie. Zobacz, już jutro. Co? Gdyby mieć tyle ten trenerzy całą zimę, to nie ma sensu. Ale to zaraz to jeszcze mocniej ciebie bardziej. Ucha! To tutaj? Nagrywam. Każdy ma wybrać. Sunkowy nares. Salomowy nares, salami. Pecena dla drugiego. Parki. Ale poczekaj, bo Stefan ci mówi, co chce. Stefan, ty pewnie byś zjadł miesane wajcka na cybuli, chcesz? Czy może na słoninu, czy kiełbasu? Bo ja sobie na słoninu. Na słoninu. Bo ja powiem, że ja sobie chyba na słoninu wezmę. Na słoninku? No, to jest chyba taki boczek, nie? Tak, wolskie oko, chleb, chrynka. O, chrynka, to co za ten sunkowy, dobra. Cereale, a, cereal pewnie, masło, to wiadomo, met, to wiadomo, dżem. Jeszcze Luki, masz skarpetki, zapomniałeś. Kakao, czaj, wiadomo, czaj tak. Weźmiemy. Juice'a na pewno weźmiemy. Tak. Jogurt. Tak. I pieciwo. Pieciwo. Wiesz? Dobra, a, słuchajcie. A która to jest jaśnica? Co ty chcesz? To jaśniczkę? To jest klasyk, no. Kto jest DJ-em? DJ Steph. Everyday people. Jesteś czady. Dzień dobry. Majówka, dzień drugi, 2023 rok. Zaczynamy od pysznego siadka, treściwego. I bla. Tu mamy walizkę. Tu walizkę na kiełbasę. I walizkę na słoninę. A tu mamy walizkę o podłodku. I mama musisz podać klotka. Ja bym chciała zaprezentować, jaki mam zestaw butów. Jeden taki, to taki. Mój jeden został w rowerze. Także zaczynam. Dwa. Trzymaj, trzymaj. A, jeszcze nie zapytałam się o samopoczucie i siły na najtrudniejszy dzień wyprawy. Troszkę skasowany, ale... Niedoskonale. Nastroje bojowe. Gotowy do walki. U mnie taka myśl. Nie zrobiliśmy wczoraj tego podsumowania. A jakie dzisiaj nastroje? Myszko, tutaj karta ma ograniczony czas. Właśnie taki. Taki. So. Tańcowałeś, tutaj ludzie już trwał. Dzień 2. Drugi dzień naszych przygód. Czas start. Aura sprzyjająca. Warunki sprzyjające. Moja ekipa jakaś przymulona troszeczkę, ale zaraz się rozbudzę. Jaka ekipa? Pieni, o. Ja mam dobre powiedzonko.
dzisiaj attitude taki jak altitude. Attitude jak altitude, tak? Nagram podjazd. Będę zbytnio rozmowny. Ja też. Ale będzie super. Zdidne i widok. Kuli jedne mademoiselle. W prach bidnem stawusem se nacházel. Zničen z radą. Jedcem chyt. Fůru bradou. Chtěl jsem být. Jenže ten týžden už jen pokrk na čudu. Skvost všech žen potkal jsem vám náhodou. Řekl jsem jeden bude vám k čertu zjedem. Žijeme dál. Žál se udělá změna termínu. Útěk se stínu. To jsem zvlád. Uvádaj, máš kogoš na kole. Žál se udělá. Před čírem též jsem nejlíp nedopad. Kvartýrem se mi přehnal vodopád. Co si počít, vážení, střím si skočit pokyní. Jenže koukám vám na náš dvorek maličký, zrovna tam kluci hráli kuličku, tak k ním cvalem běžím blíž nad svým žalem. Dělám kříž, žal se odkládá změna termínu. To znaczy, že zaraz będzie kolejny? Będziesz miał ksywkę Złoty Bażan. Ty jesteś Leszek Pilznerek? Nagrywasz? No. Dobra, jadę. Lecę, lecę. Tatry widać? Stamtąd zjechaliśmy. Ładnie, czekaj. To jest bajka. No. Wyjesz jedzie zupę? Kominek zupy już zarabiamy. Nie, czy zupę, czy nie jest. Ale nam dało w kość. Idę po małego. Kwuje, jakiś taki trochę jest pochmurny dzisiaj. Trochę pochmurny, ale tak ślepiej. No patrzcie, jak tatko jaki zadowolony. Ale wstał, czy ty obudziłeś go? Nie, wstał sam. Minu, widać go! Uciek ze stinu, to sam zwlad. Żal se odkłada, pro mój nezajem. Stoim przed rajem, a sem rad. Jak on? Myślę, że nauczyłeś cię. Po podwórku jedzie, gówniarzu! To życie, co? Tak. Ruczka? Tak. Tak jest. A ta sakwa coś ci wpadła. O no. Dzień dobry.
wasze szczęście z jedzenia. Pola, no zrobił. Pójdę zajem, stoi przed rajem, a sem brak. Zadzwonię do pani. Taką kolację. Oj, śmieszne. Mm. Będzie to pozdro. Słowackie Kelly Family. And I'll be with you. No ty, stary, dziadzie, dawaj. Jutro wieczorem w naszym kastelu wejdziesz do pokoju, a ja będę na Golasa na gitarze grał. I śpiewał. A do nic. Na rowerze chyba wejdziesz na Golasa. O, flipsy. Dwa flipsy w prawym ręku, jeden flipsik w lewym. Jedziemy po przerwie. Słoneczko, miło! I've been selling my name for the sake. Karla, Rogozica, Kozica, jest 6% podjazdu. Jechać? No, jak wyglądam? Wyglądasz jak sexy rider. No to chyba. No to briefing. Tak, Luki, dasz sobie radę, masz godzinkę, 20 km. Misja. Dla ciebie to nic jest. To jest gruba misja, bo o 17 jedziemy, musimy odebrać nocleg. Zamówiona, wysyłam ci numer do pizzy. A jest. A jest 16. Godzina 25. Ale tam będziemy za godzinę przyjeżdżać, za 2 godziny będziemy mieć tam pizzę. Zadzwonię jak. Kastel Lucywna. Cześć, Stefek! Już dla ciebie jadę. O, czekaj, bo mam ciężki rek. Cześć, Stefek! Siema, no! Hej! Co za szczęśliwy gór? Pogadaj, bo byśmy byli totalnie gdzieś w dupie. Ale... Leć z Bogiem, Luki! Pędź! Pędź ci tym wiatr! Butla leży. No a! Nóżka jest? Jest! Oj, będę szarpał jutro. Jak reksioszynkę. To chyba zamknięty park jest. Gdzie? A tam ktoś idzie. Nie, no, nie mamy innego wyjścia. No musimy, ale to. Halko, proszę pana. Halo, halo. Tam naciśnij. Dobra, to idź. Czekaj, Luki, to jeszcze. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Dobra, ja wejdę. Stój. No, dało radę. No się trzymaj, lewej. Prawie jak Kalwaria Pacławska. Nie.
co? Nie. No naprawdę. Ja pierdzie. No kilometr taki i masz taki ściany. O Boże. Ja myślałam, że to będzie taki lajcik jak przed chwilką był. O. A ptaszki ćwierkają. Kurwa, Karwana Jabłaszewska z przyczepką. Chyba nowy rekord świata. Trzeba nagrać. O, ja pierdolę. Mój spokój jest zniwelowany. Nie no, Luki już jedzie. Stefek sobie grzebie w zabawkach. O, może misia. Może teraz wezmę co innego. Jeśli trenowała jak ja, to tam jest prowadziła się. Może tak być. Ciśniemy, Stefcio. Ciśniemy. 25%. Widok, dla którego pedałowaliśmy dzisiaj 80 km. A tylko teraz dopiero ja tak teraz mam te widoki. Myślę, kurwa, jaka to jest przygoda. Nie? No. To jest ta maksa przygoda. No wiecie, ja tylko jak Himalaje zobaczyła. Mała. No. Ja myślę, że co ty kiedyś myślisz? Kiedyś zrobimy taką przygodę. To się w parę nie mieści. Stefek odchowany. Jakie odchowane, my jeszcze na siłach, to sobie pojedziemy tam. O, to zobaczył był. Uj. Nie, co to jest? Uj. Nie. Przejechaliśmy 77 km. Jest. I nastrój Stefcia. Stefcio! Dobrze jest? Chyba jest dobrze. I hoppa! Czy nagrywa już? Tak. Dobra, kto ma większe dobicka? Kto się sław? Był? No, do łazienki? Oczywiście na kiedy są drzwi? To ja teraz. Tak? No i co, mama cia? A to się nagrywa cały czas. A, ojejku. Trzeci. I tu, i nasze fury w zamku. Kani, zostanie 4 dni pod rząd. Będzie dużo wysiłku. A teraz jest który? Czwarty. Okej. Okay. Że już muszę 5 wyleżeć swoje, bo już bardzo znoszony. Bo byłem u górach. 5 dni roboczych. 3 dni na miasta i potem muszę poleżeć. No. Bo zmęczka jest fest. Wręcz, że możesz zrenerować. No, będę leżał w tej saunie. O Jezu, człowiek. Będzie to samo u siebie? Nie no, ja chodzę do hotelu Mercure. Aaa, wyzwaj pan, wyzwaj, no. Wyrzucą go, wiesz, po 3 godzinach. Jezu, tam leżał w tych bąbelkach, człowieku. Mama mia. A ty jeszcze musisz zrobić dziś. A czy my przypadkiem nie mamy podsumowania pierwszego dnia i drugiego dnia? Nie mamy. A nie jednego, nie drugiego? Nie. Cholera, sędzio. No ale możesz mnie pochwalić, jak wczoraj pojechałem. O. Na briefingu porannym. Nie chcę powiedzieć, ale dobra. Coś się tam dzieje. Na Masakowicz? Mhm. No, ale na panem briefingu zrobię. To się właśnie wydarzyło. Na oznaczenia. Co się stało? Kupel? Mhm. Ale? Już? Nie, słychać. Daj. Ja nie jestem. Na twój odwrotu. Dlatego cię właśnie nagrywam. Wygląda tak samo. My się kręcimy, a...
Precyzyjna komunikacja! Babie wyłożyć po prostu na... Ej, jakiej babie? Ej! Raz, że nie babie, a dwa, to ty jesteś swoim nomenklaturze. A ja dzwonię do Manili. Jaka Manila? Stolica Filipin. A! Mikołaj to nie. Myślę, że jakiś knajpy dzwoni, żeby... Dzień 3, jesteśmy w Popradzie. Wujo studzi wodę dla Stefka. Proszę bardzo, tutaj cygański tabor. Ponieważ mały puścił pawika po drodze. Za szybko jechaliśmy. Tak. Na trasie. Że nie wolno pawika gdzieś straszyć, bym nie słyszał. To wziedził w tym pawiku, się tam bulgotał i bulgotał. Tatko, trochę źle się czuję. Muszę się do ciebie przytulić. Tak? No, może. Ale jajówki pewnie nie jedzie. Się wczoraj jadł dużo. Kocham was. Ustawiamy drogę do kawiarni. Zbliżamy się tam, ale no... Luki z kadrami. Zbliżamy się, ale dookoła. Lokalny Garmin. Ja czuję, ktoś tutaj jakąś na boczku zupkę robi. Na sloninku. Ja bym się pierdolił takiego. Zrzut na śmieci. Szkoda, że nie można tego smrodu tutaj sfilmować, uwiecznić. Będzie piękny, będą piękne fotki. Pędź wietrze, pędź elfico. Ścigają się wariaty. Velo Tatry, dzień trzeci, przerwa na obiad. Stefcio, zdrówko. Hello. Nie? Ruszka, bardzo się cieszę, bardzo miło. Pożegnaj się z naszym synem. Tym razem niepełna majóweczka. Jadę. Tak, ale, jak ten, jak dojedziecie, to zasłoncie, to może jeszcze jakiś obiad, czy coś, jakbycie zdecydowali, w której wyjeżdżacie do Warszawy. A, ja myślałem, że dzisiaj jeszcze obiad jakiś. No, wujku, jest super, miło mi, fajnie było mi z tobą. My dzisiaj ćwiczyliśmy razem. Chyba już facet ma fałę. No trzeba odprowadzać pod rower. Gdybyś jednak się poczuł słabiej, to pamiętaj, komnata stoi otworem. Ale czujesz trochę więcej teraz energii, sił? A wiesz, jak jechać w ogóle, czy ty nie wiesz? Wbijesz sobie w Garmina? Google. Dobra, Luki. Trzymajcie kciuki. Trzymamy kciuki. Accrochez-toi à ton rêve. When you get so down that you can't get up, when you want so
tak. Ale chyba nie mamy weny do omówienia, bo była sytuacja kryzysowa, którą zażegnaliśmy, ale poczuliśmy, że to jest zbyt ryzyko. No fanfary. Fanfary będą. Udało się. Myślałam, że Garmin pyknie. Cyklotrasa, start. Drugiego nie ma z nami, ale jest status. Dziękuję. Halo? Serio? No way. Nie może, ściemniasz, wyślij zdjęcie. Wyślij zdjęcie, będzie więcej. Dzisiejszą gazetą. W słońcu. Mały śpi. Sprawdzony. Zakryty od słońca. Lot powietrza jest. Śpi. Ojciec ledwo dyszy. Matka ledwo dyszy. Nie jest łatwo. Jedziesz 30 na godzinę. Nie więcej. Samochodem byśmy tu wjechali 3 sekundy. A to już z drugi kilometr podjazdu. Ale jesteśmy. To nie był łatwy dzień. No chyba tak trudny dzień. Piora. Nagrywasz? Tak. A czy to był łatwy dzień? Dzień 3? To dzisiaj było 800 przewyższenia, czyli prawie tyle co wczoraj, a miało być 500. A to jak to się pomyliło? Tutaj żeśmy powiedzieli 200 zrobiło, albo 300. Bo... A ja chcę to zdjęcie zrobić. Moje rower. Dobry, obudziłem się. A tutaj jestem ja i góry, ja i góry. Jesteśmy już w naszej komnatu. Kryzys zażegnany. Taki bardzo góralski styl, taki właśnie na narty, co? Tak. Prosimy tylko jedną kaczkę, tak? Tak, honey duck. Honey duck. Dobry. I ty chcesz jeszcze się do tego? I do tego... Dzień 3, koniec. Śliczka muzyczka. Dzień 4. Zaczynamy pysznym śniadankiem. Humory tak dopisują. Sirena jeża. Malutki niestety troszkę gorączkował w nocy. I tak nie jadą. Śliczka muzyczka.
Dobre, pyszne śniadanko. I w taki oto sposób świętujemy sukces do tej pory. Świętujemy, tak. Prawie, że zakończono wycieczkę. Na chorobę, co pomaga? Ulubiona piosenka. Bały, ały, bały, ały, bały. Dzisiaj mamy dzień czwarty i troszkę się źle czujemy, dlatego trzeba odpoczywać. Ale musimy pokazać, co się dzieje tutaj. Tutaj. Widok. O, już padło. No pakujemy. Pakujemy, Steczko. Zaraz wracam. No, dziękujemy. Albo zamknij za mną drzwi. Mamy się z naszym super pokoikiem. Jeszcze jeden widok na Tatry. Bo już za półtorej godzinki, chodź tutaj, poczekaj, będziemy po drugiej stronie. Czy ty już byłeś? Welu Tatry rozbite. Rozbite. Musimy się rozbić na dwie osobne teamy. Troszkę lepiej po tym cukrze? Chyba tak. Jak sobie poradził z oddaniem misia? No tak, chciał już drugiego chwytać. To jest ten moment, kiedy czas na relacje, bo dzień czwarty, idziemy oddzielnie. Lechu zrobił już trasę za dwa dni. Ja robię dzień czwarty, dnia piątego nie będzie. Musieliśmy to podzielić. 3 km wspinaczki, a potem 30 z górki. I śnieg, widok na Tatry. I teraz lunie albo nie lunie. Zobaczymy. Może nie lunie. Pierwsza wspinaczka po 2 km. Będzie niezły wpierdziel. Słonko świeci. Idziemy z rzeczakiem. Jest gorąco. Będę chyba siebie nagrywać. Aha. Tak. Tutaj mam przebiórkę. Zresztą podjazd. Dobrze, że chłopaków nie ma. Bo przy nich nie można się wytrzymać. Jedziemy tutaj. Jesteśmy przy tablicy. Przeszywanie. Go. Jeszcze jest śnieg. Thank you.
te przerwy, na które nigdy nie mogę się zatrzymać. A teraz mogę. Czy Krasnalek już jadł pizzę? Czy jeszcze nie? Mama. Cieszyliśmy się. Dobrze. I do czego od razu, co? No i od razu. Tak? Oj, tak, dobrze. I nie udało się bez deszczu, co? Udało się, no. Dobra, finish, tak? Tak. Finish. Safe. Okulary mogę dać. Okulary mogę dać. Proszę. Dać malutkiemu? No dałem ma kurde zabawkę. Bombelini. Okulary czy GoPro? GoPro jak mamusia. To chodźcie wszyscy. Velotatry zakończone? Zakończone. Dzień? Czwarty. Czwarty, koniec. Koniec. Finito. Finito. Finito Carlito. Kto nagrywa? Kto jest takim operatorem? Kto jest takim operatorem? Kto jest operatorem mamusi? No jedne z lepszych ujęć, kochanie. A? Naprawdę? Dobra. A teraz te okulary? Jednak kamera to nie wszystko. Proszę. 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 Trochę za duże są te chrupki, trochę takie mniejsze. Nie, je pałeczkami. Dzisiaj rano troszeczkę zmartwiony całą sytuacją. Nasza duża pieczenia rozbita, jeden u celu. Jedna musi zostać, opiekować się najmłodszym uczestnikiem. Frodo. Muszę jechać. I powiem wam, że taki troszeczkę zesmutniały, zestresowany. No zestresowany może nie, ale zesmutniały. Ruszam. Trochę podekscytowany. Luki, jak cię słucha. Zrobiłem ten pierwszy podjazd. I tam był 4 km. To był najtrudniejszy podjazd całego dnia. To co ci Luki wysłałem. Luczka, to jest to. To, zobacz. O tym mówiłem. Niestety, trasa, życie, koleje losu spowodowały, że musieliśmy się rozdzielić. Ale teraz jesteśmy zjednoczeni z powrotem. Unified again. Tak jest. Każdy na swój sposób zakończył trasę. Każdy osobno, ale wszyscy razem. If you know what I mean. Także zdrówko. Gdzie ty trafiasz tą kamerą? Nie wiem. Ty operator. A jeszcze przecież to jest jedna piąteczka. Mama,
Będziemy na miecze? Ty, Lancelot, Bariak walczymy. Zobacz. Nie, teraz jest Leszek. Tak. No to może już mam, bo ja jechałem. Chciałam nagrać komentarz, dlaczego nie odbył się dzień piąty. Żeby mieć dowód. No. Że to nie jest pogoda. Cały dzień deszczu. Dzisiaj nie jedziemy, dzisiaj jedziemy do domu. Ile mamy zrobione? Ja mam 260, Leszek ma 290. A to pierwszy zamek, do którego cię zabrałem. Szara temu. Tak jest. Dzień piąty wygląda tak. Nie jesteśmy na rowerze. Nie jesteśmy na rowerze? Nie jesteśmy, jesteśmy w aucie. Tak. Wiesz co, ja tak myślałem o czymś. No. Tak serio teraz się przerzucę tak z sekundy. No. Na to, żeby wie. Dzień piąty. Warunki pogodowe zmusiły nas do zmiany środka lokomocji. Tak. Jesteśmy w samochodzie. Rowery są na dachu. Proszę, tu były takie widoki. Ja mi się wydaje, że Karolcia powie, jak to się stało, że samochód przyjechał do tego punktu, tego dnia czwartego zbiórki. Jak to się stało? Najważniejszym punktem dnia czwartego i piątego jest fakt, że Leszek połączył dwa dni w jeden, śmignął po samochód i dzięki temu mamy jak wrócić do domu w komfortowych warunkach, ciepła, kontrolowalnej temperatury 18 stopni na liczniku. Zimno coś. I nie musieliśmy robić w deszczu podjazdu o 9-stopniowym stopniu nachylenia i tych pięknych zjazdów tutaj. I dlatego Karolcia cię zabiera Leszka na Big Maca. Big Maca, ciasteczko owsiane i kawkę z mleczkiem sojowym. Frygman. Pewnie też kiedyś byliśmy. A nasz pasażer śpi wygodnie w ciepełku. Babcie nie muszą się martwić. No piękny widok na jeziorko. Czas. Nic nie widać. Przyłapana i przyłapany. A ty jak my sobie tutaj radzimy, bo czasami nie ma czasu na zatrzymywanie się, bo jest korek na Zakopiance, więc musimy działać sprawnie w samochodzie, tak? No tak, tak. Stop. Osiem godzin w samochodzie mamy już dość. Mamy dość? Oficjalnie mamy dość? Piąteczka. Piąteczka. Mała. Piąteczka, no piąteczka teraz. Gdzie ten zjazd tutaj jest? Tutaj? Tak. A. Mamo? Widzę, że muzyczka ci przygrywa. Tak. Halko? Chodźcie bliżej. Chodźcie bliżej. Chodź bliżej. To się zesrał. No, nie widzę was. Bliżej. Kto tu już wrócił z hotelu? Kto to ma robi potasy? Bardzo fajnie. Nic nie powiesz, bo się nagrywa. No. Jest zmęczony, głodny. I? W robotę. Panu ze sobą na sofę. A ty oddalasz mój plan właśnie tym pęcami.
Na ramach. Tak mi chodzi. Chcę jej ułożyć do nóżki olej. Mamy to stare. Ale im wody. Ale im wody, ja biorę maluszka do kąpieli. Jesteśmy w domu! No, się cieszy Donaldka! Tak? Tak! Cześć Donaldku! Cześć Emma! Zobacz! O, tęskniłam za tobą! Ja za tobą też, Stefan.